głową w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myśli. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Skąd wytrzasnąłeś tego trolla? Z Zerikanii. Wygrałem go w karty od handlarza wielbłądami. Co, żarcik to lepszy. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Bart pilnował garbate konie. Tam gorąco i piasek dużo. Ale Zigi mnie zabrał, bo Zigi dobry. Widzę, że się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych precjozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma torbuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Masz układy w półświatku, po co ci jeszcze wiedźmin? Widzisz... Te pieniądze nie należały wyłącznie do mnie. Można powiedzieć, że prowadzę taki bank dla wtajemniczonych. Z oczywistych względów nie chcę, żeby wieści o moich tymczasowych problemach z płynnością się rozeszły. Dlatego właśnie potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz. Skąd pewność, że możesz mi zaufać? Nie mam takiej pewności. Liczę na twój instynkt samozachowawczy. Bo jeśli skrewisz, zabiję cię i dam na pożarcie Bartowi. Bart, bardzo przykro. Taka praca. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Ktoś widział, co tu się stało? Poza Bartem? Nie. O tym skarbcu wiedzieli tylko depozytariusze. No i złodzieje. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na górze? W samych łaźniach? Happen zarzekał się, że było spokojnie. Staliby walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Cholerna sielanka. Jaka była wartość tego wszystkiego, tak mniej więcej? A co? Chcesz wyliczyć, jakie dostaniesz znaleźne? Nie rób sobie nadziei. Za dobrze cię znam. Po prostu wolę wiedzieć, czego szukam. 3 skrzynie nilfgaardzkich florenów, kufer szmaragdów, rubinów i topazów, srebrne lichtarze i półmiski. Długo by wyliczać. Cała torfuna. Wszystko przez Barta. Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? Nie, ale zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć, tylko spać. Bo złe grzyby. Złe w Barta głowa. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bach, trach, łubudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Ach. Wybuch rozpierdoli ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trolem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Zigi? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziurę zobaczyć, co było bum.
to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuta, a ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, już, nie rozklejaj się. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa, na tyle tempego, żeby nie zadawał pytań. Łyknęliśmy po antidotum na Popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie i coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi, ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. Mógłbyś opisać to coś, które wyszło z wody? Nie, nic z tego. W kanałach jest gęsto od zarodników. Mało co tam widać. Coś na pewno zauważyłeś. Na przykład czy... Nie, nie zauważyłem. Wybacz, że nie przeprowadziłem wstępnej analizy taksonomicznej dla twojej wygody, ale spieprzałem co sił w nogach. No, pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na Popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie ma za co, dosłownie. Przecież jakbyś się tu udusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia. Możemy zamienić parę słów? Zamienić? A na co? Słowa nie warte nic. Nawet Bart wie. W sensie porozmawiać. W sensie? Gdzie to? Jeszcze raz. Możemy porozmawiać? Ciebie Ziggy lubi. Możemy. Czemu tak lubisz Ziggy'ego? Ziggy dobry. Ziggy dba. I zamknął cię samego pod ziemią. Nie nudzi ci się? Nie bardzo masz co tu robić. Bart jak nie ma co robić, myśli. O tak. Bardzo myśli. Aż boli. A na jaki temat, jeśli można spytać? Kamienie. Kamienie? Kamienie ciekawe. Czy przed kradzieżą działo się coś podejrzanego? Co? Bart nie rozumieć. Coś innego niż zwykle. Mogłeś to zobaczyć, poczuć, usłyszeć. Tak, tak. Ja słyszał takie... Aż łaskotało Barta w uchy. Jakie to było syczenie? Jak u węża? Nie, inny syk. Nie jak zwierz wcale. Tylko jak co? Jak, kamień? Syczący kamień. Skąd dochodziło to syczenie? Bart słyszał syk w Landrynie. Słucham? No, tam gdzie Bart robi kupę. Dobra, pogadajmy o czymś innym. Zgoda. Nie ma Torfuny. To Bart ma dużo czasu. Bo Bart już nie ma czego pilnować. Dzięki za pomoc. Bywaj. Bywam. A może nie bywam? Oto być pytanie.